Cześć! Przed nami pierwszy mecz na Euro, a ja zapraszam do studia, w którym moim ekspertem będzie Radosław Majdan. Większego stołu nie było? Nie. Radko, chciałem cię zapytać na początku, ile w ciągu swojej kariery strzeliłeś bramek w reprezentacji? No więc to tak się złożyło, że nie strzeliłem żadnej. Aha. A na ile meczy? No, 7. 7 meczów. To średnio masz niezłą. Radko, jako że czeka nas mecz z Irlandią, jak oceniasz szansę polskiej reprezentacji? Wiesz co, wydaje mi się, że to ciężki mecz będzie. Irlandczycy jest to drużyna, która walczy, która generalnie bazuje na błędach rywala. Mają nieźle zorganizowaną defensywę. Co mają zorganizowaną? Defensywę, że się w sensie bronią nieźle całkiem. I całą jedenastką, w sensie zespołem. Znaczy, myślałem, że ich jest więcej. Jest 11 tylko. Ale to będzie ciężki mecz, bo Kto? Tym bardziej, że u nas może nie zagrać Kamil Grosicki. Kto? Kamil Grosicki. Kamil, właśnie, to jest przykra sprawa z nim, nie? No, generalnie jeszcze lekarze walczą o jego zdrowie, jak to się mówi. Może nie przeżyć tego? Znaczy nie, no myślę, że tutaj akurat przeżyje, tylko że może nie zagrać. Co dla naszej reprezentacji może okazać się śmiercią. O matko jedyna, czyli śmierć wchodzi w grę. A powiedz, na czym on gra? Na lewym skrzydle. Co ty mówisz? Można na tym grać? No w jego przypadku można. To jest nasz lewy skrzydłowy, bardzo szybki piłkarz. A też przepraszam, troszkę jesteś złośliwy, że on jest taki lewy. Ja myślę, że to jest chłopak jakby jednak z ambicjami, prawda? Wiesz, Radek, wiesz, ty jesteś zasłużony, prawda? Jesteś ten top, ale daj chłopakowi się też wykazać. Znaczy Kamil używa lewej nogi częściej niż prawej. No i generalnie tutaj w akcji ofensywnych bardzo często inicjuje właśnie nasz atak. Czyli ma ataki. Ma ataki, widzisz, no jest... To jest napięcie, ja to rozumiem. A wiesz, a wcześniej nie wiem, czy słyszałeś, że wypadł na Maciek Rybus, też lewy obrońca. Matko jedyna, Rybus wypadł, skąd wypadł Rybus? No wypadł nam ze składu. Skąd? Ze składu, pierwszy jednostka. Wypadł ze składu, tego noga boli. Znaczy, dlatego z tą lewą stroną mamy problem. Tu by jest ból głowy selekcjonera, muszę ci powiedzieć. Jego głowa boli, to przecież jak oni się trzymają, tylko to są wraki, nie lubię. No. Ale zawsze możemy liczyć na naszą dwójkę napastników na pewno. Myślę, że będą skuteczni równie jak w eliminacjach, jak ci się wydaje. No tak, jeden i drugi, nie? Ja na nich bardzo liczę. To są świetni piłkarze. Bardziej na którego? Z tej dwójki? A powiedz, jak ci się wydaje, na którego z bramkarzy postawi nasz trener? Bo mamy trzech i praktycznie wszyscy na tym samym poziomie. Właśnie, nie? I ja powiem ci, że to zawsze się sprawdza kamień, papier, nożyce, nie? Prawda? I po prostu, który z was, oni ja. Eneduer i Kefake też się dobrze sprawdza. To w Irlandii jest troszkę inaczej, bo tam jest 1, 2, 3, fake. No podobno Szczęsny ma największe szanse. Szczęsny, no on tak, teraz, ale jego głowa też boli. On też jest, do tyłu chodzi po weselu, także. To są po prostu, to jest, wiesz co, my tak kurde patrzymy na te nasze orły, a to całe gniazdo chore po prostu. Jaki wynik obstawiasz? Myślę, że wygramy 2-1. 2-1? I taka mi się odpowiedź bardzo podoba. Drodzy Państwo, wspaniale rozmawiało się z naszym wspaniałym reprezentantem, który nie strzelił żadnej bramki. A ja chciałbym Państwu serdecznie polecić książkę, którą napisał Chris Pinaldo. Janie. Znaczy się to jest taka broszura właściwie. A tu książka takiego piłkarza Kuba Błaszczyński. Chcesz, Radek? Nie, dzięki. Przekomarza się. Na pewno chcę.